Dobry wieczór Państwu. Kłaniam się. W ostatnim czasie w ogromnej ilości światowych mediów głównego nurtu pojawiły się liczne artykuły, których wspólnym mianownikiem było zniechęcanie ludzi do wychodzenia z domu. Zawsze to zniechęcanie podszyte było rzekomą troską o dobro czytelnika. Czasem autorzy tych artykułów obawiali się, że jeśli człowiek wyjdzie z domu, to zaszkodzi mu wysoka temperatura czasem że smog, a czasem że dym z pożarów. Zawsze jednak chodziło o to samo, że może jednak lepiej zostać w domu. Może na przykład zamiast biegać na świeżym powietrzu, warto kupić sobie bieżnię. Zamiast wychodzić z domu po to, żeby udać się na basen gdzieś daleko, może na przykład warto kupić sobie apartament w apartamentowcu, w którym już na terenie tego apartamentowca będzie basen. Kategorycznie odrazały te artykuły latanie gdzieś daleko, bo ze względu na zmiany klimatyczne, wylatywanie poza stany zjednoczone może być niebezpieczne. Czyli taka kampania strachu, która ma nakłaniać ludzi do siedzenia w domu. Zdaniem jednych to jest czysta koincydencja i to, że nagle zaroiło się w światowych mediach głównego nurtu od tego typu artykułów to czysty przypadek. Od mamy wakacje, jest sezon ogórkowy, nie ma o czym pisać. No to dziennikarze zaczęli pisać o jakichś bzdetach. Ale inni wskazują, że po pierwsze, wcale nie mamy sezonu. Ogórkowego, bo przecież na świecie dzieje się bardzo dużo, konflikt na Ukrainie, konflikt w Afryce, potencjalny konflikt o Tajwan, konflikt domowy w Izraelu, problemy z gospodarką, potencjalny kryzys finansowy, krach na giełdzie. No, tych tematów jest naprawdę. Bardzo, bardzo dużo, zwłaszcza dla mediów takich mainstreamowych, ocierających się o gospodarkę, bo w gospodarce dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i wiecie, jak to się mówi w pewnych kręgach, coś takiego jak przypadki i koincydencja nie istnieje. A tu to nie było tak, że pojawił się jeden taki artykuł, dwa, trzy, czy nawet dwadzieścia. Per, w perspektywie kilku tygodni dosłownie od nich się zaroiło zupełnie tak, jakby ktoś zamówił. Straszne, ludzi i przygotowywanie ludzi na zamknięcie w domach, tak żeby wcześniej ich oswoić z taką ideą, że w sumie jak zostaną w domu, to to będzie dla ich dobre. I tu na kanwie takich domysłów pojawiły się teorie, że chodzi o to, że już za kilka miesięcy po raz kolejny będzie próba wdrożenia tak zwanego lockdownu ekologicznego, zwanego też yy, lockdownem klimatycznym. I teraz ktoś powie Krzyśku, jak, jak to kolejna próba? Ty sugerujesz, że już kiedyś było coś takiego grane, już kiedyś próbowano zrobić lockdown klimatyczny? Oczywiście, wiele razy. Yy, na przykład w Europie mniej niż rok temu Przecież przypominam, mniej więcej w listopadzie grudniu 2022 zaczęto nas straszyć, że w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie zabraknie nam paliwa, między innymi benzyny i oleju napędowego. I w związku z tym niektóre kraje opracowały już nawet Przepisy, które tylko zostały już nawet uchwalone podpisane i czekały tylko na wdrożenie, które by zakazywały podróżowania określonym grupom społecznym, żeby oszczędzać paliwo. Po prostu taka była <laughs> takie było ładna racja, że przez to, że jest konflikt na Ukrainie może zabraknąć energii i w związku z tym yy, poza swoje miejsce zamieszkania, wyjeżdżać będą mogli tylko politycy, i tak zwani essential workers. Pojęcie dokładne, zwane, znane z czasów epidemii COVID. -a. Lockdown klimatyczny od lockdownu covidowego z grubsza różnić miał się tym, że no, tam mieli, w przypadku zarazy nie mogliśmy wychodzić z domu dla naszego dobra, żeby się nie zarazić, a tu nie mogliśmy wychodzić z domu. Znaczy, z domu byśmy mogli wychodzić, ale nie moglibyśmy mm, jeździć samochodami po to, żeby wkurzyć Putina. No bo Putin chce, żeby nam zabrakło paliwa, a nie jeżdżąc samochodami, no byśmy to paliwo oszczędzali. Taka ciekawostka. Pewnie już zapomnieliście, prawda? Prawdopodobnie też zapomnieliście już o takich pomysłach, jak na przykład wprowadzenie maksymalnej temperatury w mieszkaniach. Yy, bodajże 16 stopni, to pan wiech. Postulował w TWN razem z takim drugim panem. Pamiętam, że nawet um, pani prowadząca się zdziwiła, że 16 stopni to jest jednak bardzo, bardzo zimno, i tam chyba jednak stanęło na 18. No ale próba wprowadzenia maksymalnej temperatury w mieszkaniu. Także drodzy państwo, co jakiś czas próbują to wprowadzić. Taką pewną formą lockdownu klimatycznego są przecież 15-minutowe miasta, które próbują wprowadzić nam zupełnie oficjalnie, oczywiście wszystko dla naszego dobra, na początku na zasadzie takiej, że tak nam przebudują takie nasze miasta, że nie będziemy potrzebować wyjeżdżać dalej niż yy, w 15 minut drogi w dowolną stronę, bo w zasięgu 15 minut podróży będziemy mieli wszystko. I nie będziemy musieli. No ale od tego, że jest tylko krokod, no skoro nie musisz wyjeżdżać, a planeta nie chce, żebyś wyjeżdżał, no to wyjazd to jest twój czysty egoizm. W związku z tym nie wolno tobie wyjeżdżać. Tak jak nie pozwolono nam normalnie oddychać, nie pozwolono nam wychodzić na ulicę, kazano nam przyjmować różne substancje, dla dobra ogółu i wszystkich tych, którzy nie chcieli się podporządkować, odczłowieczano, bo nie chcą działać dla dobra wspólnego, prawda? Bo wiadomo, że jak ty nie przyjmiesz swojego dobroczynnego eliksiru, to eliksir twojej sąsiadki no, nie będzie działał. To wiesz, tak samo jakby ktoś ci powiedział, że jeśli ty nie będziesz używał parasola, to parasol twojej sąsiadki nagle zacznie przepuszczać deszcz. Ale to przechodziło. Pamiętamy, w jakiej przychodzie byliśmy. Na tej samej zasadzie, tutaj, no chcesz wyjechać dalej niż 15 minut, no to jesteś antyklimatystą, czy tam klimatystą, jak zwał, tak zwał, no i trzeba Ciebie ukarać, bo Ty, no bo ty chcesz zniszczyć po prostu całą planetę. Dalej, drodzy Państwo, C20. W coś, w co na przykład Polaków z Warszawy władowali politycy. Warszawa została zapisana do tego. Klubu dużych i postępowych miast, zgodnie z których pomysłami mamy w ogóle nie jeździć samolotami, e, przepraszam, w ogóle nie jeździć samochodami, ma w ogóle nie być prywatnych samochodów, mamy, y, mamy między innymi tam praktycznie nie kupować nowych ubrań, ale również mamy nie latać samolotem. W perspektywie iluś tam lat, bardzo boczno ograniczyć dosłownie do sporadycznych lotów samolotem, a w perspektywie takiej. Dłuższej, całkowicie przestać latać, całkowicie pozbyć się samochodu, no i siedzieć sobie w tych 15-minutowych miastach. Także drodzy Państwo, idea pozamykania nas wszystkich w domach, to jest idea, która została oficjalnie ogłoszona kilka lat temu przez pana Klausa Schwaba ze Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. A jak pan Klaus Schwab ogłosił, że coś chce, to na pewno próbuje to wdrożyć. A jak próbuje to wdrożyć, to jest duża że prawdopodobieństwo, że politycy słuchają z zastanowieniem i chcą pomóc mu w tym wdrożeniu. W końcu pan Klaus Schwab raz na rok robi taką imprezę, która się nazywa Szczyt w Davos, Światowego Forum Ekonomicznego, na którym to pokazuje, że co prawda władzę nad państwami, władze nad społeczeństwami mają politycy, ale za to on ma władzę nad politykami, bo ten zjazd jest niczym innym jak pokazaniem całemu światu, że politycy dla pana Klausa Szwaba są niczym ogry dla Iktorna z gumisów, czy minionki dla złoczyńców z minionków, czy tam i podnóżek itd., itd., itd. Mówiąc krótko, na tym forum ekonomicznym w Davos zjeżdżają, pojawiają się najważniejsi politycy z całego świata i są publicznie upokarzani. No, może to nie będzie najlepszy przykład, bo to na pewno nie jest najważniejszy polityk światowy, ale głowa państwa, pan prezydent Duda, któremu publicznie na panelu kazano być cicho, bo pan redaktor jakiejś tam gazety chce coś powiedzieć. Nie tymi słowami, ale generalnie taka była wymowa. Tam wyraźnie się pokazuje całemu światu. Zobaczcie, politycy dla, dla nas to są. Będą robić, co im każemy. A więc każą Wam robić to, co my im powiemy, żeby Wam kazali. A pan Klaus Schwab o lockdownie klimatycznym zaczął mówić w 2020 roku. Między innymi na oficjalnej stronie internetowej Światowego Forum Ekonomicznego, czyli weforum.org. Wef. World Economic Forum się strona nazywa, a adres to jest WEF arom.pl. I tam pan Klaus Schwab zwrócił uwagę, że w czasie, w czasie zarazy, jak były lockdowny, to ludzie siedzieli w domu i że to dobre było. Bo jak ludzie siedzieli w domu, to ludzie nie podróżowali to ludzie jak nie podróżowali to, to nie zużywali paliwa, jak mniej konsumowali, nie chodzili do knajpy, mniej jedli, mniej zużywali różnych rzeczy, mniej mniej produkowali śmieci. No co prawda może tam dla ludzi to był koszmar, ale dla planety dla planety to było coś fantastycznego, ponieważ Obniżyła się ilość emisji dwutlenku węgla dzięki lockdownom. Bank Klaus Schwab pandemię koronawirusa nazwał window of opportunity, czyli okno opatrzności, i jeszcze w 2020 roku zaproponował, że takie lockdowny należy powtarzać. Nie, że ze względu na zarazę, tylko że ze względu na klimat. I wprost nazwał to lockdownami klimatycznymi to nie jest nazwa, która pochodzi z kręgu wielbicieli zielonej poświaty. To jest nazwa, którą wymyślił pan Klaus Schwab, jeśli dobrze pamiętam. Jak mi się wydaje, jestem przekonany. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Czyli lockdown, dokładnie taki sam jak covidowy, ewentualnie z pewnymi modyfikacjami, że z domu wychodzić będzie można, ale tylko w pewnym pewnej odległości od swojego miejsca zamieszkania i najlepiej, żeby poruszać się piechotą, no ewentualnie rowerem. No może rowerem elektrycznym, ale już bardziej nie. No i nie ze względu na zarazę, tylko ze względu na klimat. Ktoś powie, Krzyśku, to jest przecież zupełnie różne podejście od tego, co było w lockdownie, tym covidowym, przecież tam chodziło o to, żeby nie wychodzić z domu. Niekoniecznie. Jak tylko się zaczął covid, Pojawił się pomysł, który potem był rozwijany, żeby zrobić pewne strefy, i to również w Polsce był taki pomysł grany, żeby zrobić pewne strefy, poza które nie będzie można się przemieszczać. I to było oficjalnie rozważane, a nawet były początki wdrażania tego. O wdrażaniu będę mówił za chwilę. Pomysły były takie, żeby jak będzie mało tego COVID-a, żeby ludzie nie mogli. Wyruszać poza swoje województwo. Jak będzie trochę więcej, poza swój powiat. Jak jeszcze trochę więcej, poza swoją gminę. Jak już będzie tak naprawdę bardzo, bardzo źle, to poza swoją miejscowość, a w przypadku dużych miast poza swoją dzielnicę. O to już jest bardzo. To już jest praktycznie to samo, co idea lockdownu. Klimatycznego. Wolno ci wyjść z domu, ale nie wolno ci się za bardzo oddalić od miejsca zamieszkania. I ja przypominam, że na internecie cały czas znajduje się filmik z początku zarazy, gdzie patrol policji nęka kierowcę tylko za to, że ten kierowca miał tablice rejestracyjne z innego miasta. I oni, na gliniarze, na tym filmiku się go czepiają, że jest zaraza, a on nieodpowiedzialnie. Wyjechał do innego miasta. No, czyli, przynajmniej to, ten filmik jest dowodem, że przynajmniej na początku zarazy wymuszano w praktyce niewyjeżdżanie poza swoje miejsce zamieszkania w znaczeniu swojego miasta. Prawda? A pamiętacie potem te strefy, na jakie pisowcy podzielili Polskę. Te zielone, żółte, czerwone. W każdej strefie były zupełnie inne obostrzenia. Tam już tylko tyle brakowało, żeby przejść z tego do takiego stwierdzenia, że ludzie nie powinni swoich stref opuszczać. No bo jak ludzie nie będą swoich stref opuszczać, to ten COVID będzie się mniej przenosił. Także to jest taka teoria. Powiedziałbym. Bardzo, bardzo osadzona na faktach, że się tak wyrażę. I jakby w kontekście tego wszystkiego warto, yy, warto przeczytać właśnie dwie tego typu teorie. Pierwsza znajduje się na portalu SLAY i Slate, a w zasadzie konkretnie to Slay News. Autor to pan Frank Bergman. Przy czym tamto nie jest przedstawione jako spiskowa teoria. To jest portal, który aspiruje do miana portalu newsowego o polityce, o ekonomii, o finansach, o gospodarce. A drugi to już będzie klasyczna strona z Teoriami. Ale może jednak zanim zaczniemy, to powiem to, co zwykle mówię na początku, czyli drodzy Państwo, jest niedziela, minęła godzina 19, no w tym wypadku już kilkanaście minut temu, ale jednak jesteśmy po 19. Niedziela minęła 19, jest zielona poświata, no to znaczy, że jak co tydzień o tej porze. Witam serdecznie w naszej rozrywkowej serii, serii, w której to dla Państwa rozrywki wyciągam z odmętów internetu jakąś teorię, po to, żeby poświęcić jej uwagę i poddać analizie logicznej dla celów czysto rozrywkowych, podkreślając, że no tylko dlatego, że coś jest logiczne, no to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe, ale działa to też w drugą stronę. Tylko dlatego, że coś jest kompletnie nawet nielogiczne, to to wcale nie znaczy, że jest nieprawdziwe, a tylko dlatego, że coś jest kompletnie bez sensu, to wcale nie znaczy, że nasi politycy tego nie zrobią. Tradycyjnie serdecznie dziękuję każdej osobie, która poświęci czas i nie będzie przewijać reklam, bo ja dzięki temu sobie zarobię parę złotych na mojej pracy. Będę za to niesamowicie wdzięczny. Im więcej forsy zarabiam na YouTube, tym mniej pieniędzy muszę zarabiać poza YouTubem, co przekłada się na to, że mam więcej czasu dla rodziny i na robienie YouTube'a. W związku z tym pośrednio na tym zarab zyskują wszyscy. Bardzo serdecznie dziękuję także wszystkim, którzy dadzą łapkę w górę, napiszą coś miłego w komentarzu, udostępniam ten materiał. Czy też yy, po prostu go zalajkują. Dzięki temu on się będzie niósł dalej. I tutaj jest coś takiego, co się nazywa zasada nie niedziela. Ja się odwdzięczam. Jeżeli pod tym materiałem do wtorku, do północy będzie 5000 łapy w górę, to w nadchodzącym tygodniu dostaniecie ode mnie Państwo drugi materiał z tejże właśnie serii. No i co? Zaczynamy. Pierwszy slej. Yy, Tytuł artykułu będę tłumaczył przy pomocy, przy wsparciu autotranslatora, więc wielkie sorry, jeśli to tłumaczenie będzie trochę pozostawiało do życzenia. Slay News, pan Frank Bergman. Blokady klimatyczne, czyli lockdown klimatyczny skoordynowana kampania medialna wzywa społeczeństwo do pozostania w domach z powodu globalnego ocieplenia. Media korporacyjne rozpoczęły pozornie skoordynowaną, pozornie nieskoordynowaną kampanię zastraszania, no i to jest to, co tam mówiłem na samym początku, że strasznie dużo tych artykułów, nie. Zastraszania, aby nakłonić społeczeństwo do pozostania w domach, ponieważ na zewnątrz jest ryzyk, Ponieważ pozostawanie na zewnątrz jest ryzykowne lub wręcz niebezpieczne. Z powodu warunków Rzekomo stworzonych przez tak zwaną zmianę klimatu. Pojawiło się wiele raportów, które ostrzegają ludzi, aby nie ryzykowali wychodzenia na zewnątrz, jednocześnie zachęcając ich do zmiany nawyków, aby wykonywać więcej czynności w swoich domach. Wiele mediów, establishmentu opublikowało nagłówki ostrzegające Amerykanów, że wychodzenie na zewnątrz może nie być już bezpieczne. Wzrost Siania strachu pojawia się, gdy pojawiają się doniesienia o planach wprowadzenia lockdownów klimatycznych w celu realizacji globalnej zielonej agendy. Jak niedawno donosił Slaynews, znawcy branży energetycznej ostrzegają, że prezydent demokratów Joe Biden przygotowuje się do podpisania dekretu. Wykonawczego w celu ogłoszenia stanu wyjątkowego klimatu, przypominającego ten stan, gdy, który był w czasie pandemii. Ogłaszając taki stan wyjątkowy, Biden otrzymałby szerokie nowe uprawnienia do walki z globalnym ociepleniem, takie jak egzekwowanie blokad klimatycznych, lockdownów klimatycznych lub opóźnienie wyborów. O cholera, zobaczcie! Kolejny cwaniaczek, który może chcieć Robić lockdown po to, żeby majstrować przy terminie wyborów, nie? Znaczy, nie, yy, robić jakiś stan wyjątkowy, żeby majstrować przy terminie wyborów, tak? W Polsce wiadomo, że coś podobnego to być może będzie próbował robić PiS, nie? Może na przykład to, co oni teraz robią przy tej granicy, to jest takie odwracanie uwagi, żeby wszyscy myśleli o, oni będą próbowali. Ee, Um, oni tutaj będą próbowali coś tam wykorzystać przy granicy, Białorusinów, a, a oni potem, a oni powiedzą wprowadzą ten stan wyjątkowy, który jest dla nich ważny, żeby, um, żeby przełożyć termin wyborów, ale z powodu takiego, że no, no sorry, No, no trzeba troszczyć się o ludzi, bo zabrakło prądu bo zabrakło ogrzewania, nie? Przypominam, że oni w zeszłym roku próbowali robić jakąś taką specustawę, właśnie, że gdyby tam czegoś zabrakło i tak dalej, to można nawet zmusić ludzi do tego, żeby oddawali za darmo swoje zapasy węgla, może można im zabierać. Takie klimaty, przecież to było wszystko. Prawda? Już Byśmy już zapominali, ale to przecież w zeszłym roku było. Bo zaczęli to procedować, Muszę sprawdzić, na czym się procedowanie tego skończyło. Czy, czy oni to przepchnęli przez Sejm, czy, czy jednak nie przeszło? Czyli cofnijmy się. Ogłaszając taki stan wyjątkowy, Biden otrzymałby szerokie nowe uprawnienia do walki z globalnym ociepleniem. Takie jak egzekwowanie blok lockdownów klimatycznych lub opóźnianie wyborów. Liderzy branży energetycznej obawiają się, że administracja Bidena wykorzysta Uprawnienia do zamknięcia krajowej sieci energetycznej, aby wymusić koniec stosowania paliw kopalnych i przejść na energetykę słoneczną i wiatrową. Ostrzeżenie ze, ze strony branży energetycznej pojawia się, gdy pojawiło się nowe wideo z dyskusji planow, planowanej, planistycznej Światowego Forum Energo, Ekonomicznego, czyli WEF, na temat blokad klimatycznych. Rzeczywiście pojawiło się takie wideo, gdzie oni tam sobie siedzą, jakby tak w pokoju i sobie rozmawiają Ech, o tych blokadach klimatycznych i rozmawiają o nich tak zupełnie poz, po, po, pozytywnie, że, że to jest fajne, że to będzie zaoszczędzenie e, surowców, zwłaszcza tych takich energetycznych, że będzie mniejsza emisja dwutlenku węgla, że będzie w ogóle fajniej i, i lepiej. Jak donosi Slay News, córka założyciela światowego forum ekonomicznego Klausa Schwaba, Nicole Schwab, była gospodarzem dyskusji na temat wykorzystania środowiska do realizacji programu wielkiego resetu jej ojca. Nicole Schwab oświadczyła, że tyrańskie restrykcje podczas pandemii COVID były prekursorem nadchodzących blokad klimatycznych. Według Nicole Schwab COVID był niesamowitą okazją do sprawdzenia, w jaki sposób społeczeństwo zastosuje się do autorytarnych środków, które można wykorzystać do wprowadzenia globalistycznej zielonej agendy. Według młodszego Schwaba, Promowanie przez Światowe Forum Ekonomiczne narracji o kryzysie klimatycznym ma na celu stworzenie zmiany, która nie jest stopniowa, aby umieścić przyrodę w centrum gospodarki. Uczestnicy dyskutowali, w jaki sposób można wykorzystać zagrożenie natychmiastową sytuacją awaryjną do dalszego rozwoju innych programów, takich jak Wielki Reset. Ten kryzys, i tutaj przypis redakcji, że chodzi o COVID, pokazał nam, że przede wszystkim sytuacja może się zmienić bardzo szybko. Kiedy się nad tym skupimy, i kiedy poczujemy natychmiastową awarię środków do życia, mówi Nicole Schwab. Wśród zalewu niedawnych, siejących strachem doniesień z korporacyjnych mediów o pożarach lasów i falach upałów, to jest bardzo ciekawe. Pamiętacie, ja robiłem o tym odcinek w komentatorze, że co najmniej jedna polska telewizja miała już przygotowane programy właśnie z tymi ekspertami klimatycznymi, siejącymi strach, że Boże, drogi, tutaj jest tak strasznie gorąco, tylko nie mówcie nam, że to jest normalne, że w lato jest gorąco, bo to jest straszne, że w lato jest gorąco i w ogóle jak tak można, że w lato jest gorąco nie niemal, tak? Już mieli przygotowane, bo rzeczywiście przez jakiś czas były straszne upały w Polsce. No ale straszna rzecz zrobiło się w Polsce nie dość, że nie gorąco, nie upalnie, to nawet wręcz zimno. No i nie mogli tych materiałów wykorzystać, nie? Straszna historia. A wiem to od kolegi, który pracuje w jednej z takich telewizji, i się skarżył, że mieli już przygotowane takie materiały, jak to się ładnie mówi, w branży telewizyjnej, w, tym, w skrzynce, w pudełku, czyli że już gotowe, tylko po prostu demisji. No i niestety, ale mu, musiał jechać do roboty i będą kręcić nowe, no bo tamte trzeba będzie przełożyć na czas emisję, na czas jak znowu będzie gorąco. A jak to za długo potrwa, że nie będzie gorąco i ludzie by się zorientowali, że to stare nagrania, bo nam na przykład, nie wiem, fryzurę pozmieniają ci eksperci albo coś takiego, no to niestety się całkowicie zmarnują. No to wyraźnie pokazuje, że to jednak propaganda, no bo. Gdyby to były no, poważne media w sensie takim dziennikarskim. To jak już mieli materiał nagrany, to powinni go i tak wyemitować, nie? A nie, że o kurczę, nie jest gorąco. No to nie, nie wywoła on zamierzonego efektu, więc nie emitujemy. Poczekamy aż znowu będzie gorąco. Nie? No właśnie. Ech, z tymi pożarami. No i zobaczcie, jak się przestało robić gorąco to nagle się pojawiły te pożary. I pamiętacie tą moją rozmowę z Polką mieszkającą na stałe w Turcji? Która ujawniła, że, że to są podpalenia? Niesamowita wręcz koincydencja. Niesamowita. No. Przeczytajmy od początku ten akapit. Ten kryzys, COVID pokazał nam, że przede wszystkim sytuacja może się zmienić bardzo szybko, kiedy się nad tym skupimy i kiedy poczujemy natychmiastową awarię środków do życia, mówi Nikol Schwab. Wśród zalewu niedawnych siejących strachem doniesień z korporacyjnych mediów o pożarach lasów i falach upałów, które rzekomo są spowodowane tak zwanym kryzysem klimatycznym, sklepy zachęcają teraz ludzi do odpowiedzi na to, na te obawy poprzez pozostanie w domach. Nie wiem, dlaczego to jest napisane, że sklepy? Równie, raporty są również niesamowicie podobne do tych używanych podczas pandemii, aby przestraszyć ludzi, aby przestrzegali blokad zarazowych. Temat dyskusji wśród wielu mediów był obserwowany przez Washington Free Beacon. I oni tutaj rzeczywiście zrobili. Washington Free Beacon rzeczywiście zrobił taki, powiedziałbym, taką jakby prasówkę z tymi przeglądami tych takich różnych tweetów. Ale te tweety prowadzą do artykułów różnych mediów głównego nurtu. The Free Beacon, czyli taki znacznik wolności, zauważa, że media korporacyjne były ostatnio na fali. Kwestionując, czy publiczne yy, na wyjście na zewnątrz jest bezpieczne. Dlaczego media wydają się być zdeterminowane, aby przestraszyć Amerykanów, aby zostali w domu? Pyta Drew Holden z Beacon. Codzienne czynności, takie jak praca, dojazdy do pracy i ćwiczenia, powinny zostać ponownie Rozważone w obliczu wysokich temperatur, zadymionego powietrza i podnoszącej się wody według wiodących gazet i sieci informacyjnych. Wyczerpująca lista nagłówków głównych mediów w ostatnich tygodniach zawiera powtarzające się ostrzeżenia o tym, kiedy ludzie powinni, a kiedy nie powinni opuszczać swoich domów. Na przykład, według The Washington Post, bieganie na zewnątrz może być zbyt ryzykowne lub wręcz niebezpieczne. Z powodu wysokich temperatur. Podobnie New York Times stwierdził, że tego lata e, panowały zdradzieckie warunki. The, e, The Times kontynuuje, pytając czytelników: Skąd wiesz, kiedy można bezpiecznie wyjść? W czerwcu New York Times opublikował artykuł na temat Global Running Day, czyli globalnego dnia biegania, aby ostrzec czytelników, że eksperci wszędzie ci eksperci odradzają ćwiczenia na świeżym powietrzu. Media twierdzą również, że są bardzo zaniepokojone bezpieczeństwem Amerykanów, którzy decydują się na podróż poza Stany Zjednoczone. The Washington Post ostrzega, że kryzys klimatyczny powoduje fale upałów i letnie pożary i pyta, czy podróż do Europy jest bezpieczna. <śm> I teraz pamiętajcie też, co ta polka z Grecji powiedziała? Że te pożary w Grecji to są odkąd ona pamięta. Od bardzo, bardzo, bardzo dawna. A teraz nagle zaczęli wokół tego robić się paniki, nie? Jeśli jesteś czarny, NBC News chce, abyś, abyś bał się wyjść na zewnątrz, gdzie czeka cię trauma. Serio. Taki jest tytuł. Mid the Black Outdoors group reclaiming the joys of nature. Czyli zrobili z tego sprawę rasową, słuchajcie. Niedawna e, nieustanna kampania straszenia klimatem e, niesamowicie przypomina próby mediów, aby powstrzymać ludzi przed wychodzeniem na zewnątrz podczas szczytu pandemii. Ech. Po tym jak Covid e, przyznał. MSM, władze kontrolowania swoich czytelników i wywoływania paniki wśród opinii publicznej, media starają się utrzymać ten wpływ, przenosząc ten strach na swoją nową przyczynę celebre, globalne ocieplenie tutaj wręcz takie globalne wrzenie. Czy media mogą pozycjonować się w celu promowania możliwych przyszłych blokad klimatycznych? Jak wcześniej informował Sly News, Światowe Forum Ekonomiczne ogłosiło we ogłosi we wrześniu, że blokady związane z pandemią COVID-19 dowiodły, że miliardy obywateli na całym świecie podporządkowują się globalnym ograniczeniom swobód ze względu na zmianę klimatu. I że robią to chętnie. W artykule opublikowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne organizacja chwali się, jak miliardy ludzi. Zastosowały się do ograniczeń covidowych. E, niewybrana organizacja kontynuuje argumentując, nie wybrana w sensie, że nikt z nas jej nie wybrał, nie? E, kontynuuje argumentując, że opinia publiczna zrobiłaby to samo pod pozorem zmniejszenia emisji węgla. Słowo klucz pod pozorem, nie z powodu pod pozorem. Artykuł zatytułowany mój węgiel, podejście do integralnych i zrównoważonych miast. Um, mm -hmm. Teraz chyba zmienili nazwę tego artykułu, bo teraz jest, przepraszam, to nie będzie, tylko było. To jest artykuł z 14 września 2022. Mój węgiel: Podejście do zrównoważonych miast sprzyjających włączeniu społecznemu. Taki jest pełny tytuł po angielsku. My Carbon and Approach for Inclusive and Sustainable Cities. Bo znalazłem ten artykuł. Artykuł mhm. sugeruje, że ta sama taktyka strachu może zostać wykorzystana do nałożenia dalszych ograniczeń na ogół społeczeństwa. Tematem artykułu jest to, jak przekonać ludzi do przyjęcia indywidualnych programów uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Czyli coś, przed czym już ostrzegam jakiś czas temu, że szykują nam taką drugą walutę: indywidualne prawa do emisji dwutlenku węgla. Czyli że. Nieważne, że masz pieniądze. Musisz jeszcze mieć prawa do emisji dwutlenku węgla. Inaczej, no, sorry, winę tu, co z tego, że masz kasal? Na przykład nie możesz się kupić węgla, albo nie możesz się kupić paliwa, ale nawet nie możesz sobie kupić mięsa, bo mięso rzekomo emituje dużo dwutlenku węgla w zasadzie do wyhodowania na przykład wołowiny. E, e, zużyto jakiejś dużej ilości dwutlenku węgla. No, to coś takiego, no, takie trochę brednie. E, grupa Klausa Schwaba zauważa, że ulepszenia technologii śledzenia i nadzoru pomogą przezwyciężyć polityczny opór przeciwko takim programom, czyli przymus. Tak jak w czasie COVID-u, nie? Początkowo tam miesiąc, dwa miesiące, do no to ludzie się bali, a potem większość ludzi miała to już głęboko gdzieś. No ale był bardzo głęboko idący przymus. No to teraz zwróćcie uwagę, że żadne z tamtych środków przymusu nie zostały zniesione, a wręcz dalej um, wprowadzono nowe, oparte na nowocześniejszych technologiach. Na przykład w chwili obecnej nie trzeba ludzi chipować, żeby całkowicie ich nadzorować. System rozpoznawania twarzy jest tak daleko idący, że nawet jak ludzie noszą maseczki, widać tutaj tylko taki pasek oczu, to i tak automatyczny system może ich całkowicie rozpoznać. Mhm. Grupa Klausa Schwaba zauważa, że ulepszenia technologii śledzenia i nadzoru pomogą przezwyciężyć polityczny opór przeciwko programom indywidualnych limitów emisji dwutlenku węgla. COVID-19 był sprawdzeniem odpowiedzialności społecznej, czytamy w artykule. Kontynuuje chwaląc, jak ogromna. Liczba niewyobrażalnych ograniczeń dla zdrowia publicznego została przyjęta przez miliardy obywateli na całym świecie. Na całym świecie było wiele przykładów utrzymywania dystansu społecznego, noszenia maseczek, masowych szczepień i akceptacji aplikacji do śledzenia kontaktów oraz zdrowia publicznego. No w Polsce to nie przeszło, ale chyba głównie dlatego, że nasz faktyczny wówczas minister. Cyfryzacji, bo formalnie go nie było, ale ten, kto faktycznie był tym ministrem w tym faktycznym ministerstwie, miał opinię kompletnie niekompetentnego i stworzył taką aplikację, że chyba ona tak średnio działała. Tak z grubsza, bo ta opinia to raczej taka słuszna była. Uh. Mhm. Na całym świecie było wiele przypadków utrzymywania dystansu społecznego, noszenia baseczek, masowych szczepień i akceptacji aplikacji do śledzenia kontaktów dla zdrowia publicznego, które pokazały istotę indywidualnej odpowiedzialności społecznej, tak mówi Wef, a ja bym raczej powiedział głupoty i zastraszenia. Organizacja dalej cytuje, jak wiele osób przestrzegało nakazów bloko blokowania, pomimo przytłaczających dowodów na szkodliwe konsekwencje, jakie takie ograniczenia miały dla społeczeństwa. Na przykład, rozwalenie gospodarki, zniszczenie systemu odporności ludzkiej, itd. Następnie światowe forum ekonomiczne sugeruje, że społeczeństwo za zachowywałoby się podob podobnie w podobnie służalczy sposób w innych dziedzinach życia. Dobre, nie? No to co? No to teraz drugi artykuł. Inny kropeczka info. Autor tego artykułu to ktoś, kto podpisał się jako inny. Tytuł artykułu Cisza przed burzą. ty szykują nas na niekończące się lockdowny klimatyczne. Tymczasowe blokady i ograniczenia covidowe zostaną zastąpione... Stałymi blokadami klimatycznymi. Takie oświadczenie złożyła córka założyciela Forum Ekonomicznego Klausa Szwaba Nicole Schwab. Powiedziała, że pandemia COVID była niesamowitą okazją, by sprawdzić, w jaki sposób opinia publiczna zrealizuje plany Światowego Forum Ekonomicznego dotyczące wdrożenia programu Wielkiego Resetu. Przypomnijmy, że program tak zwanego Wielkiego Resetu został wprowadzony w maju 2020 roku przez. Przez księcia Walii Karola, późniejszego króla Wielkiej Brytanii oraz dyrektora Światowego Forum Ekonomicznego Klausa Schwaba. Którka Klausa Schwaba, założyciela Światowego Forum Ekonomicznego, w skrócie WEF, i jednego z czołowych światowych liderów globalizmu, broniła pomysłów swojego ojca, mówiąc, że pandemia COVID była ogromną okazją, aby zobaczyć, jak ludność poradzi sobie z kwarantanną całego świata. Nie tyle poradzi, co jak zniesie. Nicole Schwab przyznała, że przyznała się w nowo odkrytym filmie, który został nagrany w czasie dyskusji panelowej WEF w 2020 roku w środku pandemii, podczas gdy cała światowa populacja przechodziła kwarantannę. To też jest bardzo ciekawe. Wszyscy przechodzili tam kwarantannę, to znaczy ten lockdown, siedzieli w domu, oni się normalnie spotkali na domu i sobie tam pogadali. Ten kryzys Pokazał nam, że przede wszystkim sytuacja może się zmienić bardzo szybko. Jeśli się nad tym zastanowimy i kiedy poczujemy natychmiastową awarię środków do życia, stwierdziła Szwab. Po drugie, najwyraźniej system, który mieliśmy wcześniej, nie jest zrównoważony dla nie. Widzę więc, że jest to świetna okazja, aby naprawdę dokonać wielkiego. Tego wielkiego resetu i wykorzystać te ogromne przepływy pieniędzy w sposób, który wcześniej nie był możliwy, do wprowadzenia zmian, na które możemy spojrzeć wstecz i powiedzieć, że nadszedł czas, ten w którym naprawdę zaczęliśmy e, umieszczać przyrodę w centrum gospodarki kontynuowała. E, to umieszczanie przyrody w centrum gospodarki to przepraszam za wyrażenie, ale taka. E, e, no, trochę mokry sen mm, tych mitycznych iluminatów, nie? Gdzie ludzie mieli siedzieć w takich wielkich, megamiastach, mm, rezerwatach, a po to, żeby reszta planety mogła sobie y, swobodnie funkcjonować, nie? W sensie, żeby przyroda odpoczęła sobie od ludzi, coś takiego. Nicole Schwab, istnieją kompromisy, ale to jest nasza szansa. Możemy pomyśleć o twardych blokadach w celu zwalczania zmian klimatu. Czy ci się to podoba, czy nie, ponieważ są to skutki, które będą jeszcze gorsze, jeśli nie zrobimy tego teraz, podsumowała. Nicole Schwab jest częścią Światowego Forum Ekonomicznego jako członek Komitetu Wykonawczego, a także jest współdyrektorem platformy przyspieszenia rozwiązań opartych na Przyrodzie organizacji, która finansuje tysiące mniejszych organizacji, których celem jest lobbowanie na rzecz, rzecz radykalnych propozycji przyspieszenia przez zagrożenie klimatyczne Wielkiego Resetu. Czyli, że chcą przyspieszyć Wielki Reset ze względu na zagrożenie klimatyczne. No, trochę mają peszka, bo jak ostatnio opublikowano dane statystyczne, to od trzech lat średnia temperatura. Na planecie ziemia spada. Mhm, to oczywiście wcale nie znaczy. Yy, yy, wcale nie znaczy, że tak na 100%, że, że, że nam mamy jakby odwrócenie klimatyczne, że teraz klimat nam się oziębia nie. Ale 3 lata to już taka. M może być korekta. A może być odwrócenie trendu, nie wiadomo, nie? W 2024 mamy maksimum słoneczne, więc zobaczymy, czy tam do 2020, po 2025 nie zacznie dość mocno nam spadać ta temperatura. I się okaże, czy na przykład to, że było coraz goręcej, to nie wynikało z tego, że mieliśmy coraz większą aktywność słoneczną i słoneczko dawało coraz więcej energii do Ziemi, nie? Ech, bo to, że no, jest upalnie, generalnie, no to, to jest, tak. Klimat nam się też zmienił, to jest. No, kiedyś było 6 pór roku, była jeś, wiosna, jesień, zima, lato, przedwiośnie i przez zimie. A teraz tak naprawdę to mamy porę ciepłą i porę chłodną. Nawet takiej prawdziwej zimy, to już nie pamiętam, kiedy ostatnio mieliśmy, nie? Nikolaj Schwab jest częścią Światowego Forum Ekonomicznego jako członek Komitetu no, To już było. Panel, którego częścią jest Nikonel Schwab, omawiał, w jaki sposób natychmiastowa sytuacja awaryjna może być wykorzystana do dalszych postępowań, postępów w planie wielkiego resetu. Zestawu środków, które nie są teorią spiskową, ale są głównym mottem forum gospodarczego świata <laughs> w ostatnich latach. Jednak nie jest to pierwszy raz, kiedy uczestnicy Światowego Forum Ekonomicznego otwarcie mówili o blokadach klimatycznych. Od czasu pojawienia się COVID, jak wcześniej informował Slide News, światowe forum ekonomiczne stwierdziło we wrześniu, że blokady zdrowotne związane z pandemią COVID-19 pokazały, że miliardy obywateli na całym świecie będą przestrzegać globalnych ograniczeń z ograniczeń swobód ze względu na zmianę klimatu. W artykule opublikowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne organizacja chwali się, w jaki sposób miliardy ludzi zastosowało się do ograniczeń covidowych, mówiąc, że jest to świetny punkt wyjścia do wszystkiego, co ma nadejść. Pytanie, co ma nadejść, co oni szukują? To już w zeszłym roku próbowali, znowu trochę im nie wyszło, bo ta zima była taka trochę ciepła, nie? I tej energii dużo jednak się udało zgromadzić. Znowu w tym roku w lato miało być strasznie gorąco i miało nam zabraknąć prądu przez, mm, przez klimatyzację. No ale znowu jest nie gorąco, więc te klimatyzacje średnio chodzą. nie? Ym, no to teraz nagle zrobili nam, yy, znaczy zrobili nam, Putin zrobił pucz w Nigrze który to był dostawcą uranu do elektrowni atomowych we Francji, żeby zaraz nam nie powiedzieli, że no sorry, ale musimy zrobić lockdown energetyczny, bo nie będziemy mieli prądu, bo przez Putina nie będzie paliwa do elektrowni atomowych we Francji i przez to nam się bilans energetyczny nie, yy, nie, nie wyrówna. W artykule opublikowanym przez... To już było... Ta tajemnicza organizacja twierdzi, że wierzy, że społeczeństwo zgodziłoby się na, na tą samą, z taką samą dobrą wolą na kwarantannę w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, i tutaj się niestety z nimi całkowicie zgadzam z taką samą dobrą wolą, czyli pod całkowitym przymusem i pod wpływem ogłupienia przez to, co będą gadać eksperci. A ci eksperci, nie wiem, czy zauważyliście, to coraz młodsi, coraz bardziej bezczelni, chamscy, tacy nieznoszący jakiegokolwiek sprzeciwu i przepraszam za wyrażenie, coraz bardziej głodupcy, Czyli coraz bardziej podatni na łapówkarstwo, nie? Bez wcześniej wyrobionej twarzy, bez majątku, nie za bardzo mają co stracić, wszystko mają do zyskania, nie? Tataj, tak, artykuł zatytułowany My Carbon The Approach to Inclusive ad, and Sustainable Cities sugeruje, że ta sama taktyka yy, zastraszania może zostać wykorzystana do nałożenia stałych, rotacyjnych blokad pogodowych na całym świecie. Tematem artykułu jest to, jak przekonać ludzi do przyjęcia indywidualnych programów uprawnień do emisji dwutlenku węgla, na przykład instruując, aby były dni tygodnia, w których ludzie pozostaną w domu na kwarantannie, aby zmniejszyć swój ślad węglowy. Grupa Szwaba zauważa, że ulepszenie technologii monitorowania i inwigilacji pomagają przezwyciężyć polityczny opór. Przeciwko takim programom nie polityczny opór, tylko zdroworozsądkowy opór normalnych ludzi, którzy nie chcą być niewolnikami. COVID-19 był dowodem odpowiedzialności społecznej, stwierdza artykuł i wydaje się, że były, testy były zadowalające. Pomimo masowych demonstracji, które miały miejsce w krajach takich jak Brazylia, Francja czy Stany Zjednoczone, Kanada, pamiętacie protest trackerów? ale ogólnie populacje świata przestrzegały kwarantanny. Dalej, no wiecie, to był taki zamordys, że ciężko było nie przestrzegać, nie? Jak tam można było nawet do więzienia trafić. Dalej chwalono, jak miliardy obywateli na całym świecie przyjęło ogromną liczbę niewyobrażalnych wcześniej ograniczeń dotyczących zdrowia publicznego. Na całym świecie było wiele przykładów otrzymywania dystansu społecznego, noszenia maseczek, masowych szczepień i akceptowania aplikacji do śledzenia kon Aktów dla zdrowia publicznego, które pokazały istotę indywidualnej odpowiedzialności społecznej w rozwiązywaniu zbiorowej sprawy, podsumowuje Światowa Organizacja Zdrowia. Obecnie zbierane dane e, zakupów, powiązanie np. z numerem telefonu i y, i sztuczną inteligencją służą do zniewolenia. Jak dane biometryczne sprawiają, że nasze domy stają się wirtualnymi więzieniami w ramach przygotowań do kolejnych blokad. Wszyscy odwiedzający muszą zarejestrować się za pomocą danych biometrycznych, takich jak skanowanie dłoni, skanowanie twarzy, skanowanie oczu itd. Po wejściu są oni stale monitorowani za pomocą kamery i mikrofonów. Które monitorują ich dane biometryczne podczas przebywania na terenie obiektu. Każdy, kto zbliża się do lokalu, jest wychwytywany przez kamery, które natychmiast starają się zidentyfikować, kim jest dana osoba przez, przed zezwoleniem na wejście. Czy właśnie opowiadam, jak odwiedza się przyjaciela lub krewnego, który jest osadzony w więzieniu, zakładzie karnym lub oddziale psychiatrycznym, czy też Opisałem, jak działają nowe inteligentne domy. No, opisał, jak działają nowe inteligentne domy, ale nie tylko. No, drodzy państwo, każdy, kto ma w domu telefon, jest podsłuchiwany. Każdy, kto ma w domu telewizor, ten smartfon, jest podsłuchiwany. Eee... Nie? Dlatego jeszcze wiadomo, że były przypadki, gdzie mm, te y, odkurzacze typu smart podglądały ludzi. Po prostu kamerkami, nie? I znaleziono potem filmiki w centrali jednego producenta tych, e, tych, 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 tych odkurzaczy. Właściwie to jedno i drugie. I o to właśnie chodzi Klausowi Schwabowi. Społeczeństwo dobrowolnie rezygnuje ze swojej prywatności na rzecz wygody i bezpieczeństwa, nie rozumiejąc jednocześnie, że to, czym handlują w zamian... Za te wygody i iluzje bezpieczeństwa to zdolność agentów rządowych do zamykania ich w ich własnych domach, tak jak zamykają więźniów w więzieniach, szpitalach, zakładach psychiatrycznych i innych miejscach odosobnienia. A ci z Was, którzy uważają, że to, co tu piszę, jest przesadną teorią spiskową, mają bardzo krótką pamięć. Zaledwie trzy lata temu większość świata została zamknięta w swoich domach w imię COVID. COVID był po prostu próbą, aby dowiedzieć się, jak daleko społeczeństwo byłoby w stanie się posunąć, aby zrezygnować ze swoich swobód i możliwości poruszania się w odpowiedzi na strach, który był transmitowany 24 godziny na dobę. 7 dni w tygodniu wokół COVID. Tyrani, tyrani medyczni od lat bezskutecznie próbowali zablokować populację z powodu strachu przed śmiercionośnym wirusem, w tym m.in. ebolą, ziką świńską grypą, ptasią grypą i wieloma innymi. No, Zika pamiętam. Zika była w 2016 bardzo mocno grana. Miała rzekomo mało głowie powodować. Z tego powodu kurczę, żeśmy z żoną nie pojechali do Egiptu, bo w ciąży była. To, co sprawdziło, sprawiło, że COVID odniósł sukces, to fakt, że, że w obszarze metropol metropolitalnym w Wuhan w Chinach 50 milionów ludzi dobrowolnie zgodziło się pozostać w domu i zamknąć się z powodu tego rzekomego nowego wirusa. No nie. Oni nie pozwolili dobrowolnie. Oni po prostu mało się buntowali. No, pamiętamy, co tam się działo yy, w tych Chinach. Jak tym ludziom nawet drzwi zaspawywali, żeby nie mogli wyjść. Tak było. Zdarzyło się to po raz pierwszy i dostarczyło planu dla reszty świata. Nazwa wirusa COVID od COVID, czy identyfikator bydła, była właściwie nieistotna. Wiadomością, która wywołała strach i pozwoliła całemu światu na zamknięcie populacji, był fakt, że 50 milionów ludzi w dużym mieście w Chinach tak bardzo obawiało się tego nowego wirusa, że zgłosili się na ochotnika do pozostania w swoich domach. Nie, to się nie zgadzam. Oni nie zostali dla ochotnika. Ich zmuszono, a oni się po prostu dali. Później ludność największych miast w Chinach została siłą uwięziona we własnych domach, co skłoniło wielu do odebrania sobie życia. Protesty, grabieże, niszczenie zwierząt domowych i masowe odbieranie sobie życia w Szanghaju, w Chinach, gdzie ludzie głodowali podczas blokad. No, takie sytuacje niestety miały miejsce, um, i jest tutaj artykuł Health Impact News, który no, pokazuje nawet filmy z tych rzeczy. Straszne to. W ten sposób COVID stał się wielkim eksperymentem na ludziach, który odniósł ogromny sukces dla korporacji medycznych i innych politycznych tyranów. Jeśli myślisz, że nigdy więcej nie zrobiliby czegoś takiego, to nie żyjesz w, w, w autentycznej rzeczywistości. A następnym razem, gdy, w, gdy wprowadzą nową scenariuszową zarazę, znacznie łatwiej będzie kontrolować masę. Dzieje się tak, ponieważ najważniejszą rzeczą, która zmieniła się w ciągu ostatnich trzech lat, jest szybki dostęp, postęp technologii w dziedzinie biometrii, a dane w internecie są Zestawiane i filtrowane pod kątem nowych modeli AI Large Language Model w skrócie LLM. Dlatego jeszcze mamy bardzo rozwiniętą sztuczną inteligencję, która będzie w stanie nas kontrolować po całości, dzięki czemu mogo, mogą kontrolować, co, co możesz wyszukać i przeglądać w internecie, ponieważ jesteś zamknięty w swoim cyfrowym domu w więzieniu. Firmy Big Tech opracowują obecnie plany tych inteligentnych domów, cyfrowych więzień z ciągłym uwierzytelnianiem za pomocą danych biometrycznych. Model domu pilotów Fujitsu, który może uwierzytelnić każdego w dowolnym miejscu i przez cały czas. Możesz dodać ciągłe uwierzytelnienie do swojego leksykonu biometrycznego, ponieważ Japońskiej firmie Fujitsu i Misawa Homes łączą siły, aby wspólnie przetestować modelowy dom, który zapewnia odwiedzającym i mieszkańcom spersonalizowane doświadczenie oparte na danych biometrycznych. Według komunikatu firmy, czujniki zainstalowane we wspólnych przestrzeniach identyfikują mieszkańców i gości na podstawie wskazówek, takich jak ich ubiór lub postawa. Dzięki ciągłej identyfikacji ludzi i ich ruchów w otaczającym środowisku, czytamy w komunikacie, technologia może pomóc w wykrywaniu sytuacji awaryjnych, w tym upadków i możliwych obrażeń mieszkańców lub gości, a także niezidentyfikowanych instruzów, ostatecznie przyczyniając się do realizacji, bezpiecze... bezpiecznych... bez... realizacji yy, bezpieczniejszych, Mieszkania, chyba mieszkań. Chociaż firmy twierdzą, że zba, zbadają wdrożenia w obszarach wysokiego ryzyka, takich jak szpitale i domy opieki, mają również bardziej ogólne plany dotyczące systemu, w tym płatności bezgotówkowych, spersonalizowanych przestrzeni biurowych i in, indywidualnych domów. Ech. Dalej. Kontrolowanie. Kontrolowanie Twoich pieniędzy. Najbardziej bezpośrednim zagrożeniem, jakie stwarza technologia, yy, yy, jest, yy, jest kontrolowanie pieniędzy. Przy pomocy wykorzystania danych biometrycznych do uzyskania dostępu do kont bankowych i finansowych. Ta technologia już istnieje, i jej wdrożenie jest bliskie. Gdyby Twój bank lub pracodawca wymagał od Ciebie oddania swoich danych biometrycznych, aby mieć dostęp do swoich pieniędzy jutro, czy zastosowałbyś się, czy pozwoliłbyś im zeskanować swoją dłoń, twarz, Tenczówki, oczu, a nawet dostarczyć próbkę DNA Twojej krwi, aby uzyskać dostęp do swoich pieniędzy. Domyślam, że w 99% Was, którzy czytają, to dzisiaj zgodziłoby się, a dostawcy technologii biometrycznych śpieszą się, by być firmą, która gromadzi i przechowuje Twoje dane biometryczne w sektorze finansowym. Limit yy, yy, liminal. Taka firma widzi możliwości w krajobrazie wdrożenia usług finansowych. Liminal, firma zajmująca się badaniem rynku, opublikowała listę 302 największych firm zajmujących się zgodnością i zapobieganiem oszustwom w zakresie onboardingu. Podczas gdy wielu dostawców. Aktywnie rozwija kluczowe możliwości, żaden pojedynczy dostawca nie zdominował jeszcze rynku. Stwarzając doskonałą okazję dla młodych i mniejszych firm, zgodnie z raportem Liminal Link Index Report for Account Appending in Financial Service, ocenił 150 dostawców z sektora finansowego. Wśród 302 największych znalazły się um, takie firmy jak na przykład Onfido, Trulio czy Shufi Pro. Według danych firmy Liminal Kupujący wybierają dostawców na podstawie kilku czynników, w tym szybkości i dokładności itd. Kiedy politycy lub kandydaci zajmują publiczne stanowisko przeciwko czemuś, takiemu jak CBDC, wiesz, że jesteś manipulowany i odwracasz uwagę od czegoś większego i lepiej. Przyjrzyj się uważnie, aby dowiedzieć się, co to jest. Największą rzeczą, o której powinieneś teraz wiedzieć i planować, jest to, co zrobisz, gdy Twój bank lub dostawca zażąda od Ciebie oddania skanu jakiejś części ciała, próbki krwi czy DNA, aby zachować dostęp do swoich pieniędzy. Jeśli to wdrożą, to wprowadzenie CBDC nie stanowi żadnego problemu. Życie na tej planecie istniało przez tysiące lat bez internetu i Inteligentnych urządzeń i nie jest trudno nauczyć się żyć bez tych udogodnień, które uczynią cię niewolnikiem systemu. No, powiem tak: jak był ten, były te protesty trackerów, to próbowali te protesty trackerów zdławić na różne sposoby. Główny sposób to były pieniądze. Zamknęli tym ludziom konta. I liczyli, że dzięki temu ci ludzie się podporządkują. Te protesty trackerów, które mało nie obaliły tyranii zarazowej, nie? No, tak było. I gdyby te testy... Gdyby... Dlaczego się nie udało zatrzymać tych... Dlaczego te nie, nie, nie obaliły tyranii zarazowej? No bo... To no bo zaczął się konflikt na Ukrainie i wszyscy przestali się zarazą przejmować, zwłaszcza, że ją natychmiast odwołali, nie? Natomiast gdyby nie konflikt na Ukrainie, zaraza trwałaby nadal, to trakerzy by ją obalili. Dlaczego? Bo nie udało się przerwać tych protestów przy pomocy odcięcia tym ludziom dostępu do kont. Co prawda, odcięli tym ludziom protestującym dostępy do kont, ale ci ludzie i tak się nie poddali. Bo inni ludzie przynosili im gotówkę. W CBDC tak naprawdę nie jest najgorsze to, że wprowadzą CBDC, tylko że zlikwidują gotówkę. Nie będzie gotówki, zamkną ci konto i w zasadzie ci nie ma. Musisz się podporządkować. Tyle, drodzy państwo, w tym klimacie. Piszcie, proszę, w komentarzach, co wy na ten temat myślicie. I tyle. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa!